Witamy Was z warszawskiego Hard Rock Cafe. Kiedyś już gościliśmy przyjemnego naszego gościa, Staszek Chrzciński, agencja STX. Wtedy się spotkaliśmy przy okazji Fryderyków, ale myślę, że warto pokazać trochę szerzej, czym Ty, Twoja agencja, którą prowadzisz razem z Pawłem, się zajmujecie. I pamiętam, że zaczęliśmy rozmawiać o pewnej rzeczy, którą ja może nie do końca kumam. Co to jest SAR? SAR to jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i przy tym SAR-ze został bardzo niedawno ukonstytuowany klub agencji eventowych. I ten klub agencji eventowych ma w swoim szeregu 9 albo 10 agencji z całej Polski. Bardzo trudno tam się dostać. Trzeba spełnić bardzo dużo kryteriów związanych z obrotami, z tym, jak długo jest się na rynku, trzeba być tam przesłuchanym przez zarząd, czy inne agencje. Jest się wprowadzanym tam z wprowadzającymi członkami itd., itd. I też się sporo płaci rocznie fee. Co to jest? To jest taki rodzaj, może nie związku zawodowego, ale takiej platformy, o której w jednym z Waszych programów mówił Łukasz Minta, żeby się to przydało w branży promotorów koncertowych. My mamy branżę agencji eventowych. Rockstar Events, czyli też drugi z Waszych gości. Sławka też gościliście, więc Rockstar i STX Jamboree jesteśmy tego członkiem. Poza tym są już stricte agencje eventowe, takie, które robią bardziej komercyjne eventy dla klientów eventy, usługowe agencje, ale te największe, takie naprawdę no wielkie, które pracują dla agencji reklamowych i tak dalej. My jako takie dwie muzyczne też się załapaliśmy, jeżeli chodzi o nasze portfolio. No i to jest fajna rzecz, gdzie właśnie wymieniamy te między nami naprawdę doświadczenia i staramy się na przykład przy różnych przetargach, przy różnych niejasnych sytuacjach rynkowych interweniować. Znaczy jako środowisko, tak jak stowarzyszenie agencji SAR jest generalnie stowarzyszeniem agencji reklamowych i domów mediowych, ale ma klub na przykład agencji graficznych i kreatywnych, ma właśnie ten klub nasz eventowy i jeszcze tam jest jakiś interaktywny bodajże, tak, agencji interaktywnych. W każdym razie to jest właśnie promotorzy kiedyś, ja też jeszcze powiem anegdotycznie, mój wspólnik Paweł Kwiatkowski próbował stworzyć razem z Mariuszem Adamiakiem, Szpendowskim, tam jeszcze za tych starych czasów, też coś takiego jak takie porozumienie promotorów, to co właśnie się Łukaszowi marzy. No i to spaliło na panewce, znaczy było zebranie i w ramach tego zebrania wszyscy ustalili, że się nie dogadają na wspólny klub, tak. Czyli próba była nieudana. Pewnie coś takiego by się w tej takiej stricte muzycznej, koncertowej branży przydało, tak też sądzę, ale jest to bardzo trudne. Nie wiem czemu, od razu powiem. Popatrz, mamy już dwóch chętnych. Łukasz Minta z The Head powiedział, że chętnie. Aha. Jak rozumiem, ty nie masz nic no, przeciw. Oczywiście. To już jest was dwójka. No może jeszcze się dołączą inne agencje. Rzeczywiście, tak jak w waszych programach się przewija tych organizatorów, tych promotorów jest coraz więcej. Oni się bardzo... Znaczy, wydaje mi się, że nie ma specjalizacji, bo to by było za dużo powiedziane, ale jest inna specyfika działania na rynku różnych z tych promotorów i obiecuję, że już ostatni raz się odwołam do waszego programu z Łukaszem, ale, nie, ale rzeczywiście są tacy, którzy robią 1000 koncertów, tam 100 rocznie, tak jak Łukasz, są tacy jak my, którzy robią tych koncertów kilkadziesiąt w roku, w tym większych kilka, nawet czasami dwa. Bywają i takie lata, mówię o takich dużych, masowych i wolimy się skupić na rzeczach większych, czyli to, co na przykład Łukasza nie interesuje, to właśnie nas interesuje, te większe projekty, bardziej skomplikowane, być może no, trudniejsze i dużo bardziej ryzykowne, bo każdy z nich jest często dużo bardziej ryzykowny, no, ale skupiamy się na takich siłą rzeczy, bo kiedyś jeszcze robiliśmy bardzo dużo klubowych koncertów w Warszawie, tak jak on robił w Poznaniu, to myśmy robili w Warszawie, ale wszedł nam Łukasz na nasz rynek i przestaliśmy robić tyle w Warszawie, co kiedyś. No tak to jest, okay. Ja to mówię zupełnie szczerze, że... Ale rozumiem, kosy nie macie żadnej, nie, żadnej między kosy, Legią a Lechem. Zupełnie żadnej kosy, ale faktycznie za czasów tam 2008-2009 robiliśmy tych naprawdę koncertów bardzo dużo w Warszawie, klubowych. I troszkę się to zmieniło, ale też i rynek się trochę zmienił i nasze zainteresowania, bo to, co łączy, myślę, wszystkich gości tego programu, i na razie strasznie mi się to podoba, to to, że ewidentnie ta praca
w środowisku tym koncertowym, czy też eventowym, jest naszą pasją, no, życia. Mm-hmm. I rzeczywiście tak jest, czyli robimy to, co lubimy. A to wiesz, jakbyśmy sobie wyobrazili STX mm-hmm. jako taki tort, mm-hmm. to jak ty byś go podzielił, jak wyglądają te proporcje? No bo ja was najbardziej znam oczywiście od tej strony koncertowej, bo się spotykamy często przy tych okazjach, ale zaczęliśmy rozmowę o Sarze, czyli o tych eventowych, że są jakieś korporacyjne pewnie też historie. I jak to wygląda? Jak teraz to... Historia stworzenia agencji STX Jamboree sięga roku 2005, czyli właśnie obchodzimy dziesięciolecie naszej agencji w Polsce, kiedy Paweł Kwiatkowski, promotor koncertowy i eventowiec krwi i kości, połączył swoje siły ze mną, czyli człowiekiem, który wcześniej był bardziej po stronie muzyki do reklam, płyt mhm. i marketingu. Tak? Ja wtedy byłem głównie z tego znany i czasami organizowałem jakieś wydarzenia. I przez to, po kilku latach, kiedy robiliśmy tak naprawdę razem duże koncerty, bardzo komunikowane marketingowo, to były pierwsze na taką skalę kampanie outdoorowe i tak dalej, co teraz jest może nie normą, ale dużo bardziej powszechne. No to wtedy po tych dużych wydarzeniach, takich głównie w sali kongresowej, ale czasami też większych, po tym czasie takiego zachłyśnięcia się wielkimi wydarzeniami koncertowymi, postanowiliśmy i przy cały czas produkcji eventów takich dla klientów, postanowiliśmy ułożyć sobie ten tort. Postanowiliśmy zdywersyfikować działania. Też zmieniał się już rynek, zaczynał się kryzys, więc bardzo chcieliśmy tej dywersyfikacji. W tej chwili to wygląda tak, że mniej więcej połowa naszej aktywności to jest koncerty, gale wręczania nagród, festiwale i booking artystów na zlecenie dla innych, bo też działamy dla agencji PR-owskich, agencji reklamowych, czy naszych nawet kolegów we współpracy, czyli też innych organizatorów, jako ktoś, kto bukuje gwiazdę, szczególnie ze świata, a właściwie głównie ze świata. I to jest ta działalność, można powiedzieć, szeroko pojęta, promotorska i organizacyjna wydarzeń własnych. Nawet jeśli naszym zleceniodawcą jest miasto czy SPAW, to my to uważamy za też nasz wkład twórczy, czyli to są tak zwane nasze own repertoire promoting. Do tego dochodzi, myślę, drugi największy kawałek, czyli eventy typu wszelkiej maści, czy jubileusze, zamknięte imprezy, mówiąc krótko, najczęściej, które są właśnie w skali od konferencji prasowych i drobnych rzeczy, tam dla, nie wiem, firm informatycznych, skończywszy na wielkich, na przykład, tak jak mieliśmy półtora roku temu, 20-lecie wielkiej firmy budowlanej w Teatrze Wielkim, albo wejście Dreamlinera do Polski, tak? Czyli no to, takie jebutne na 2000 osób zamknięte, ale wiesz, też zamknięte imprezy. I to jest jakby ten drugi nasz dział, czyli eventowy stricte. No i poza tym muzyka do reklam, bo mało kto wie, że od wielu lat i cały czas, ostatnio też zrobiliśmy trzy bardzo duże reklamy, że pośredniczymy w pozyskiwaniu licencji do repertuaru zagranicznego, najczęściej do przebojów, do reklam telewizyjnych, internetowych. I ostatnio mieliśmy bardzo duże produkcje znane nam wszystkim. Nie wiem, czy tu się mówi klientów, czy nie. Nie wiem, ale możesz powiedzieć artystów, którzy tam... Roy Orbison na przykład dwukrotnie, ale również Queen i Rolling Stones i na przykład taka francuska formacja Soko. Piękna kampania z piękną muzyką alternatywną, ale bardzo charakterystyczną. Mhm. W każdym razie robiliśmy trochę takich rzeczy kiedyś i one nadal na szczęście są w tym segmencie. No i dodałbym też taki ostatni, który bardzo lubimy, a który się oczywiście zdarza raz na jakiś czas, to jest podejście strategiczne do marki, która się komunikuje poprzez muzykę. To jest nasz konik. O tym często opowiadamy w mediach fachowych. Chcę to złapać. Podejście strategiczne do marki. Do komunikacji marki poprzez muzykę. I tutaj podam przykład i muszę powiedzieć Carlo Rossi. To sobie tu powiedzmy od razu. Okay. Sygnowano Fabrykę Trzciny i cały ten case przez 5 lat imprez w Fabryce Trzciny, płyt sygnowano. Komunikacji też w telewizji, a to czyli jest spotów. Taki przykład trochę podręcznikowy już. No to jest przykład podręcznikowy i możemy sobie tutaj powiedzieć o tej marce, bo to już jest historia. Ta marka już nie ma w Polsce swojego biura, ona jest obecna w sprzedaży, ale te wszystkie dyskontowe sklepy bardzo zmieniły, przetasowały ten rynek, ale myśmy doszli w 2000
2010 roku do tego, że ta marka była numer jeden w Polsce. Znaczy i cała kampania była z nami, tak? Znaczy i to rzeczywiście oni postawili na muzykę. Mieli poprzez muzykę bardzo dużo narzędzi. Myśmy też robili muzykę im do reklam i te reklamy w ogóle razem z agencją kreatywną ich. Byliśmy w ogóle partnerem domu mediowego w tym. Organizowaliśmy w sumie około 20 dużych imprez w Fabryce Trzciny, tych koncertowych takich kolaboracji i zagranicznych i polskich. I faktycznie robiliśmy dla nich płyty w tym sensie, że byli ich sponsorem i myśmy to komunikowali razem z nimi. To było oczywiście o tyle ciekawe i to było wyzwanie, że to była marka alkoholowa, która miała swoje ograniczenia w reklamie, więc byliśmy pewną odpowiedzią na to. Musieliśmy się w pewnych ramach zmieścić. Ale tak, to jest taki przykład dobrej współpracy, który jeszcze przyniósł efekt wymierny, o którym wiadomo o tej marce. Bo również oczywiście dla dużej marki komunikacyjnej pracowaliśmy przez 4 lata z koncertami w sali kongresowej corocznymi, to już bez marki, bo duża i cały czas bardzo znacząca, ale w każdym razie zdarzały się nam takie rzeczy i to też jest takie bardzo, bardzo ważne, natomiast w ramach tego own repertoire to takimi naszymi bardzo znanymi fajnymi rzeczami, które robiliśmy, to była stocznia na 100 tysięcy ludzi na 20-lecie wolnych wyborów i bardzo sobie cenimy ten projekt, bo był to nasz największy koncert z Kylie Minogue, Scorpionsami i 5 polskimi artystami. No to gigantyczna sprawa. I mieliśmy biletowany koncert na 100 tysięcy ludzi, także to rzeczywiście, Bożemu mi się żarze, taki drugi w ogóle tej wielkości w Polsce, to był największy koncert Kylie Minogue w życiu. Ona nie miała nigdy 100 tysięcy biletów sprzedanych, bo te stadiony mają jakieś 60, na których była, więc mieliśmy rekord w jej karierze. Więc to było duże wyzwanie. No i Wembley, gdzie ostatnio był festiwal na Wembley jakiś tak parę tygodni temu. A myśmy w 2008 zrobili pełne Wembley Arena dla dużego banku i też był to festiwal przed Wembley Areną, w środku Wembley Areny. No też taki ciekawy, skomplikowany projekt przez rok dla dużego banku, dla klienta. I to są takie rzeczy, które nas strasznie, mój drogi Arturze, kręcą. Jakby pracujemy na to, żeby takich projektów było więcej w przyszłości. Czyli kurczę, to powoli będzie tak, że my się coraz rzadziej będziemy pewnie spotykali na koncertach, a coraz częściej. Wiesz, mam nadzieję, że nie. Szczególnie, że pozytywne wibracje festiwal, czyli nasz taki najkochańszy projekt festiwalowy, bo też Jazz Jambory, przypominam, wiele lat w naszym portfolio, ale pozytywne wibracje festiwal i ta seria płyt, która jest spauzowana od 3 lat, ale może zawsze się odpauzować i za chwilę będziemy je wydawali. I festiwal, który jest takim naszym oczkiem w głowie, który ma burzliwe koleje, był 3 lata, później 2 lata go nie ma i ma być, to jest coś, do czego chcemy wrócić. Bardzo, tak, tak. To, że Pharrell Williams nie przyjechał, nie oznacza, że nie będzie tego festiwalu, tak. Dobra, mówiąc krótko i wprost. To ładnie. To znaczy, że za rok spotkamy się przy okazji być może pozytywnej wibracji. Czego nam obu życzę. Bardzo bo dziękuję. Bo ja mile wspominam te nasze przygody. Prawda? Białostockie. Pięknie było. Artur był co roku.